Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Państwa dzisiejszymi komentatorami będą Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bardzo nam przyjemnie. Dziś trzecie już spotkanie fazy grupowej tego turnieju. Ta kolejka wyjaśni nam sytuację w tabelach. Będzie co oglądać. Reprezentacja Meksyku zmierzy się z naszą drużyną narodową. Ciekaw jestem, Tomku, co nam dziś zaprezentują te ekipy. Oczywiście swoje typy mam, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zobaczymy sporo dobrej gry. Hernandez. Znakomite zagranie na dobieg. Dobra, prostopadle zagrana piłka, ale bramkarz dobrze ją odczytał. Trudno z góry przesądzać, który z piłkarzy indywidualną akcją rozstrzygnie losy spotkania. Ale na pewno sporo możemy się spodziewać właśnie po tym zawodniku. Czy oceniasz to podobnie, Jacku? Potrafi przytrzymać piłkę, a potem... Patrz, Tomku, to musi być gol. Szalenie ważne przejęcie. Brawo, obrona. Niektóre finały Mistrzostw Świata przechodzą do historii nie ze względu na wysoki poziom piłkarski, lecz z racji wątków towarzyszących piłce. Dwie takie kontrowersje spaja postać Zinedina Zidana. Najpierw w 1998 roku Francuz strzelił dwie bramki Brazylijczykom w finale, przyćmiewając tajemniczo wtedy niedysponowanego, genialnego Ronaldo. A potem nastąpił rok 2006, kiedy to sprowokowany przez Marco Materazziego Francuz sam wymierzył Włochowi sprawiedliwość uderzeniem zbyt... Nie może chybić! Ładna parada, strzał wcale nie należał do najłatwiejszych. Spokojna interwencja. Trzeba było tu pokazać dobre bramkarskie rzemiosło. Gol, proszę Państwa! Oj, niepotrzebna strata. Wiadomo, kto tu zawinił. Teraz wyciąga piłkę z siatki. No, Tomku, takie błędy nie powinny się na tym poziomie przytrafiać. Widać teraz w tej powtórce, że za darmo oddana ta piłka. To nie mogło skończyć się inaczej niż gol. No to mamy 1-0. Hernandez. Hector Herrera. Zaczarował teraz. Doskonały zwód. Szukają okazji, budują akcję. Coraz bliżej podchodzą pod pole karne. Rykoszet od rywala. Co oczywiście oznacza, że będziemy mieli rzut rożny. Daleka piłka z rogu. Piątek zapobiegł niebezpieczeństwu. Rebus. Nie było to łatwe, ale piłka nadal na boisku. Zieliński. Ciekawe teraz podanie nad linią obrony. Spójrzmy. No, myślałem, że może tu być gol, ale świetna była ta interwencja. Ryzykowne wejście, ale opłaciło się. Podanie do Krzysztofa Piątka. Ma czas i miejsce na centrę. Karol Linetty. Spójrzmy, Piotr Zieliński. Bramkarz wybija, ale gra się toczy. No naprawdę, ten wolej zasługuje na brawa. Doceńmy teraz świetne dośrodkowanie, od którego to się zaczęło. A Milik przepchnął się, wywalczył sobie pozycję do oddania strzału i posłał piłkę do bramki. Brawo, Arek!
No to mamy 2-0. Hector Herrera. Jesús Corona. Jan Bednarek dobrze przejmuje piłkę. Oj, rywal w zasadzie nie musiał się nawet wysilać. Czy teraz złapią kontakt? Pewna interwencja. Wydaje się, że łatwa, ale to zasługa dobrego ustawienia. Przewidywać zagrożenie też trzeba umieć, żeby być zawsze we właściwym miejscu. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Ma teraz szansę. Wybija bramkarz, ale piłka nadal w grze. Ależ teraz doskonałą szansę udaremnił obrońca, świetnie to wybił. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Hector Herrera. Arkadiusz Milik. Strzał z daleka! Piłka po rykoszecie wyszła za boisko. Czekamy więc na rzut rożny. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Zablokowany ten strzał. Jesteśmy coraz bliżej bramki, robi się groźnie. Podanie teraz do Piątka. Przekroczone przepisy i oczywiście rzut wolny. Aż się prosi, żeby go wykorzystać. Uwaga, uderza z dystansu, ale przymierzył. Wykonywanie rzutów wolnych to prawdziwa sztuka. I teraz widzimy ten wprost niebywały strzał raz jeszcze, ależ uderzenie. Takie bramki to można oglądać na okrągło. Przyznam, że nie wiem, co działo się z piłką w powietrzu. Leciała w jakiś zupełnie niezrozumiały sposób. Tak uderzają tylko najlepsi. Zmiana teraz w ekipie Polaków. W tej chwili wynik brzmi 3-0. No, prawie się udało, ale piłka opuszcza boisko. Będzie aut. Jan Bednarek. Krzysztof Piątek. Cash. O, ładnie teraz minął w biegu obrońcę. Wrzutka zbyt czytelna. Obrońcy nie pozwalają na dobre dogranie. Piłkę otrzymał Krzysztof Piątek. Dobrze się ustawiają. Rywalom trudno rozegrać akcję. Znów są przy piłce. Podanie do Krzysztofa Piątka. Ale
Ależ kapitalne zachowanie w obronie. Uratował swój zespół bez dwóch zdań. I teraz dobra okazja do kontry. Teraz piłka znakomicie przerzucona nad linią obrony. Groźnie. Ma teraz szansę na gola. I gol! O rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. Na tablicy wyników 3-1. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Rozgrywają dokładnie pod polem karnym. Szukają okazji do decydującego ciosu. Gol! Bramka! Biało-czerwoni trafiają do siatki! Podelektujmy się tym! Ręce same składają się do oklasków. To wspaniała dla nas chwila! Na ekranach raz jeszcze ta bramka. Doceniamy strzał, ale trener na pewno będzie miał zastrzeżenia do ustawienia bramkarza przy tym golu. Za daleko miał do krótkiego słupka, zostawił miejsce, więc strzelec skwapliwie to wykorzystał. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwię się, dziś czego się nie dotkną, zamieniają w złoto. Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. I Jesus Corona. Jesus Corona. Javier Hernandez. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Jest okazja na dośrodkowanie. Piłka trafia za linię końcową po rykoszecie. Mamy więc rzut rożny. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Głęboka ta centra z narożnika i bramkarz bez trudu łapie tę wrzutkę. Świetne teraz prostopadłe dogranie. Jest kolejna bramka. Powiększają przewagę do 4 goli. Świetna praca przy tym podaniu. Dokładne dogranie, wprost na nogę. A sam strzał był już formalnością. Z takiej odległości ciężko nie trafić. Na tablicy wyników 5-1. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Hector Herrera. O, dobrze teraz adresowana piłka nad głowami obrońców. Świetnie teraz wyjaśnił sytuację obrońca. Zanosiło się na... I jest ostatni gwizdek i słychać radość kibiców drużyny gości. Bardzo cenna wygrana na wyjeździe. Spokojne zwycięstwo i miły prezent dla kibiców, którzy chyba ani przez chwilę nie obawiali się o wynik.